Witam Was wszystkich. Mam na imię Barbara, 68 lat, wiek tak już poemerytalny. Odnośnie pracy to tylko tak wspomnę, w tym roku we wrześniu będę właśnie miała 50-lecie swojej pracy. Jak zaczęłam w wieku 18 lat, dalej jestem czynna, pracuję na bieżąco i mam wielką łaskę od Boga, że dziś więcej robię niż nawet 20 lat temu. Mam większą odpowiedzialność na siebie, a mój umysł jest sprawny i zawdzięczam to tylko łasce, którą mam w Jezusie Chrystusie. 12 lat temu oddałam swoje życie Jezusowi. Od tamtej pory życie moje zmieniło się na tyle, ja nie miałam jakichś większych problemów, wiecie, nie byłam z jakichś tam dołów, padołów, jakichś wiele rzeczy ominęło mnie w życiu. Byłam normalnym człowiekiem. Byłam osobą wierzącą, to taką się zawsze uważałam. Spełniałam wszystkie możliwe te funkcje religijne, obrzędy. Chodziłam do spowiedzi, do komunii. Wiedziałam, że grzeszę, bo nikt nie może powiedzieć, że ktoś, kto w ogóle funkcjonuje w tym świecie, to odróżnia dobro od zła, to nie może powiedzieć, że nie grzeszy. Ja wiedziałam, że grzeszę, szłam, spowiadałam się, czułam się wtedy lżejsza, wolna, no i oczywiście jak zwykle wracałam do normalnych, codziennych, życiowych czynności, znów grzeszyłam i tak, ale byłam uznawana za dobrego człowieka. Ja byłam dobrym człowiekiem, ja byłam praktykującym katolikiem, który spełnia wszystkie wymagania, nie raz od Wielkiej Nocy, tylko ja chodziłam na bieżąco, modliłam się, odmawiałam pacierz każdego dnia, klękałam wieczorem i modliłam się. Wiedziałam, że jest Bóg, wiedziałam, że coś jest coś ponad to, co widzę wokół siebie. I uważałam siebie za osobę wierzącą. No, wiele wskazywało na to, że idę w dobrym kierunku. Byłam posłuszna swoim rodzicom, moi rodzice to byli naprawdę biedni ludzie, duży nacisk kładli na to, że oni nie mieli skończonych szkoły, więc chcieli, żebym ja skończyła szkołę, bo wiedzieli, że dla mnie to będzie lżejsze życie. Chcieli dla mnie lżejszego życia. Byłam im posłuszna. Chociaż było biednie, ale było zawsze czysto, byliśmy wszyscy najedzeni. Miałam dwóch starszych braci. Takie mam wspomnienia z dzieciństwa, no może niezbyt przyjemne, bo często moi bracia, jak już byli tacy dorastający, używali alkoholu, kłócili się ze sobą, dochodziło do różnych awantur, wkraczał ojciec. I ja wtedy, jeszcze będąc młodą dziewczyną, powiedziałam sobie, że jak dostanę męża alkoholika, to go zabiję. Takie miałam właśnie myśli, tak miałam dosyć pijaństwa i awantur, które były w naszym domu. Ale ja uczyłam się, byłam posłuszna swoim rodzicom, skończyłam szkołę, liceum, potem poszłam ponad maturalną szkołę, skończyłam i zaczęłam w wieku 18 lat pracować. Chciałam pójść na studia, ale nie udało mi się, więc zaczęłam pracować jako księgowa i dzięki Bożej łasce i opatrzności do dziś pracuję i uważam, że jestem dobrą księgową. Takie mam dziś o sobie zdanie i myślę, że to się w moim życiu sprawdza. To tak, to ukształtowało też mój charakter, bo praca księgowości to jest praca bardzo odpowiedzialna, skrupulatna i tam nie ma możliwości jakiegoś takiego, wiecie, manewrowania, to znaczy ja wykonuję ją zgodnie z przepisami prawa i z własnym sumieniem, a odkąd chodzę z Bogiem, to jeszcze mam większą odpowiedzialność na sobie. I chcę Wam powiedzieć, że w rozmowach, które kiedyś rozmawiałam jeszcze przed swoim nowym narodzeniem, jeszcze kiedy mój syn nie był nowonarodzonym człowiekiem, to kiedyś utkwił mi tak bardzo w pamięci, jak rozmawialiśmy i on do mnie mówi tak: mamo, i co z tego, że jesteś uczciwa, czy ty jesteś odpowiedzialna za to, ale zobacz, co my mamy w tym domu, no niewiele mamy. Ale ja powiedziałam: tak, ale ja mam czyste sumienie, nikomu nic nie jestem winna i to mi wystarcza. To mi bardzo utkwiło. On po latach zmienił zdanie, bo on zobaczył dopiero po latach, co to znaczy być uczciwym i żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Wiecie, wyszłam za mąż, to był dobry człowiek, no nie mogę powiedzieć. Ale miał jeden mankament, bo był alkoholikiem. Okazało się, że był alkoholikiem. Miałam trudne przejścia w życiu swoim, naprawdę. Ja byłam taką osobą, która była głową. No, kobieta w spodniach, że tak. Teraz chodzę w spodniach, a wtedy musiałam być kobietą w spodniach podejmującą wszystkie decyzje. Właściwie wszystkie ciężary spadały na mnie. Pracowałam. Zawsze miałam pracę odpowiedzialną, bo pełniłam funkcję
głównego księgowego, wcześniej kierownika, zastałam i pracowałam, a jednocześnie miałam dwoje dzieci, musiałam pomagać też swoim rodzicom, ale zawsze ich szanowałam za to, bo oni pomagali mi w taki sposób, jak mogły. Pomogli mi w wychowywaniu dzieci, dzieci dorastały, ja pracowałam. Wiecie, pierwszym takim załamaniem moim było to, kiedy mój syn trafił do więzienia po raz pierwszy. To rozwaliło mnie dokumentnie. Mówię, Boże, dlaczego ja? Czemu mnie to dotknęło? Bardzo długo zadawałam sobie to pytanie, bo potem dalsze koleje życia, które przechodziły, to wiecie, to jest ciężko opowiedzieć. Być matką, kiedy dziecko trafia do więzienia, kiedy zaczynają się problemy, kiedy wszyscy cierpią, a ja klękam, modlę się do Boga i mówię, Boże, zrób coś z tym wszystkim, bo ja po prostu już nie daję sobie rady. Tak upływało moje życie przez różne koleje, które przechodziłam. Stałam się znerwicowana, mój mąż pił, no niestety, ale nie był on osobą odpowiedzialną, więc cała odpowiedzialność spadała na mnie. Byłam przez długi czas na psychotropach, jednocześnie wykonywałam swoją pracę i były momenty, kiedy w atakach nerwicy odwożono mnie z pracy do domu, bo byłam zdrętwiała, nie mogłam mówić, byłam jak martwa. Ale wiecie co? Zawsze wiedziałam, że coś nade mną czuwa. Jest nade mną, nazywałam to opatrznością. Słyszałam o Bogu, chodziłam do kościoła, patrzyłam na ludzi. Zadawałam sobie pytanie wielokrotnie, Boże, dlaczego tak jest, że tyle ludzi chodzi do kościoła, przystępują do komunii, a tyle jest zła wokół. Nie mogłam pojąć pewnych rzeczy. I wiecie co? Po latach, kiedy mój syn po raz kolejny trafił do więzienia, kiedy tam w pewnym momencie nawrócił się, poznał Jezusa, to on pierwszy zwiastował mi Ewangelię i on dał mi Nowy Testament. Ja w domu nigdy nie miałam. Moi rodzice byli dobrzy. Ja pamiętam, że chodziłam do kościoła kiedyś z matką, potem sama i nikt mnie do tego nie zmuszał. Ja znałam Boga, ale okazało się, że ja jestem niewierząca. Mój syn uświadomił mi, ten zły, niedobry syn, który tyle zła wyrządził i was wycisnął z moich oczu i z serca, on mi powiedział, mamo, co z tego, że jesteś dobra? Jak się nie nawrócisz do Boga, to pójdziesz do piekła. No i słuchajcie, to było dla mnie w ogóle szok. No po prostu szok. No pójdę do piekła. On tyle w życiu nawywijał, naodstawiał. On pójdzie teraz do nieba, ja pójdę do piekła. No, ale wiecie, no, to no dobra, no jakoś to mówię, no muszę nad tym przepracować, przejść to, prawda? On dał mi po raz pierwszy Nowy Testament. I mówi, mamo, czytaj. No dobrze, no będę czytać, no. Kiedy poszedł po raz kolejny do więzienia, pisał listy, we wszystkich głosił mi Chrystusa, mówił mi, widziałam w nim zmiany. A wcześniej, kiedy to już ja byłam doprowadzona do takiego pułapu, wiecie, że już nie wiedziałam, jak się modlić i co mam robić, to modliłam się do Boga w taki sposób, Boże, coś zrób z tym moim synem, bo albo go zabierz, albo coś z nim zrób, bo ja siły już dalej nie mam na to wszystko. No ale to były moje modlitwy. Dziś wiem, że Bóg nie wysłuchuje modlitw niewierzących, ale ja dalej wierzę, że ta boska ręka cały czas była nade mną i czuwała. I wtedy, kiedy on mi dał ten Nowy Testament, ja zaczęłam czytać. Zaczęłam czytać Ewangelię Jana. I wiecie, czytałam tak na razie, po prostu przeczytałam wszystkie Ewangelie, tak jak to się czyta, no. Ale tak, no zaczęło coś mnie tam w środku drążyć. W tym czasie też, jak przez kilka lat byłam w takim cudowożnym związku, to znaczy ja już byłam osobą samotną, bo mój mąż nie żył, ale byłam w związku tam z innym mężczyzną, którego kochałam, ale on miał żonę, miał dzieci i to był już związek, który wiadomo kalał moje ciało, prawda? I kiedy któregoś razu, po pewnym okresie, już po kilku latach, wiecie, zaczęłam odczuwać coś takiego i ciężar tego związku. I z jednej strony chciałam się tego już pozbyć, zakończyć, a z drugiej nie miałam siły do tego, bo naprawdę kochałam tego człowieka, brak mi było miłości po prostu. Czułam się samotna i czułam ten brak wewnętrzny, dlatego to związek taki ten emocjonalny był. I nie umiałam się tego pozbyć. I przyszedł taki moment, i dziś to już wiem, to już był dotyk Ducha Świętego, bo kiedy wracałam po takim spotkaniu,
i obmywałam swoje ciało, to wiedziałam, że moje ciało jest czyste, ale w środku czułam brud. Coś, co od środka mnie zaczynało zżerać, że jestem brudna i zanieczyszczona, że muszę z tym skończyć. I przyszedł wieczór pewnego dnia, kiedy czytałam też Boże Słowo. Tam przeczytałam, że Jezus umarł na krzyżu za mnie. Wiecie, ja wiele razy to słyszałam. Słyszałam w kościele, na nabożeństwach, na które chodziłam na msze. Wiedziałam, że Jezus umarł. Mówiła tyle o krzyżu, tyle było pieśni śpiewanych. Ja to wiedziałam, ale wtedy do mnie dotarło. Wtedy do mnie dotarło to, co słyszałam o świadectwie od mojego syna, widziałam w jego życiu. I zastanowiłam się nad tym, jaka jestem brudna. Wiecie co? Wtedy, tamtego wieczoru, przemknęły przed moimi oczami wszystkie moje grzechy, które wydawały mi się zawsze usprawiedliwiałam je. Bo byłam samotna, bo gdzieś tam byłam, bo ktoś mnie kochał, bo ktoś coś tam. I zobaczyłam to wszystko, jak takie obrazy przed moimi oczami. Mówię, Boże, zalałam się łzami. Mówię, Boże, Ty umarłeś, Jezu, za mnie przyszedłeś, umarłeś za mnie, a ja tkwię w tym grzechu i sama siebie tłumaczę, ja nie chcę już tego, ja nie chcę żyć w takim kłamstwie, w takim obłudzie. Ludzie patrzą na mnie, uważają mnie za taką dobrą osobę, pracującą, mającą no, syna w więzieniu, jakieś takie niepowodzenia w życiu, a ja tak naprawdę w środku poczułam taki brud i wstręt do siebie, że mówię, Boże, ja już nie chcę tak żyć. Ja już mam tak dosyć tego udawania i bycia osobą inną na zewnątrz, a inną w środku. Ja nie chcę to już. I wiecie, wtedy pomodliłam się, uklękłam, zalałam się łzami, pomodliłam się do Boga, przeprosiłam Go za to, że tyle lat żyłam w takim właściwie jakimś przymgleniu, w jakichś takich rzeczach nierealnych. Mówiło się o Bogu, ale tak naprawdę to ja nie wiedziałam. Ja kiedyś Boga się bałam. Bałam się, bo wiedziałam, że grzeszę. Bo wiedziałam, że grzeszę i bałam się Boga, konsekwencji tego. To leciałam do spowiedzi i wtedy uważałam, że jestem oczyszczona i znów do tego samego wracałam. Ale to nie było to. Ja wtedy poczułam, że coś ze mnie spadło. Przez pewien okres czasu jeszcze chodziłam do kościoła normalnie katolickiego. Jeździłyśmy potem z Agatą już do Warszawy, do kościoła. Tam zobaczyłam coś zupełnie innego, świeżego. Wiecie, to było pierwsze moje podejście takie do zobaczenia czegoś innego niż msza odprawiana w kościele katolickim. Tam zobaczyłam ludzi, którzy potrafią wielbić Boga, wstają, mówią coś. Nie to, że siedzą w ławkach. Dla mnie to było w ogóle tak, jakbym z jakiejś ciemności przeszła do światłości. Ja zaczęłam sobie uświadamiać, że ten Bóg, ten Jezus, że On naprawdę jest żywy w tych ludziach. Ja widziałam to. Kiedy słuchałam głoszonego słowa przez pastora w tamtym kościele, to zawsze łzy lały się z moich oczu. Mam to jeszcze do dziś wielokrotnie, ale wtedy to był taki czas, że ja na okrągło płakałam wtedy, kiedy słyszałam. To mnie tak dotykało. Ja tam uczyłam się mówić w ogóle, śpiewać, wielbić, mając przed oczami żywego Boga, że to dla Niego to robię. Wiecie, ja nie umiem powiedzieć tak, kiedy to nastąpiło, taka ta zmiana we mnie, ale ja wiem, że to był ten moment, kiedy ja zobaczyłam ten grzech w swoim życiu, ten brud, który był we mnie, to skalane ciało. To ja wiem, myślę, że to w tym momencie już Duch Święty pokazał mi, objawił mi to i ja zobaczyłam, że ten Bóg jest rzeczywiście realny. Zaczęłam patrzeć inaczej, tak na początku patrzyłam na mojego syna, że to są jego następne fanaberie jakieś i jakieś w ogóle znów duchy manipulacyjne nim ogarnęły, żeby znać tutaj w domu zrobić znów nie wiadomo co, ze skrajności w skrajność. Burzyłam się przeciwko temu, przeciwstawiałam się, bo w ogóle rewolucja na 360 stopni, ale ja potem zaczęłam patrzeć inaczej. Ja zaczęłam rozumieć słowa, co znaczy panować nad swoim językiem, myśleć o tym, co się mówi, co się robi. Ja byłam po swoim tym chodzeniu już do kościoła tego innego, ja byłam tak wyczulona, wiem, że to Duch Święty już działa we mnie, byłam wyczulona na każdy grzech, na każde
na każde takie złe moje podejście, czy nawet myśl, coraz bardziej byłam wyczulona. Ja byłam elektryczna wręcz na każdą nieprawidłowość w moim życiu. Ja to widziałam i ja chciałam iść dalej, głębiej. I szłam. I do dzisiejszego dnia, słuchajcie, jestem 12 lat z Panem. Ja już nie umiem inaczej. Ja nie umiem inaczej. Ja kiedyś bałam się Boga, ale dziś czuję bojaźń Bożą, dlatego, że kocham Jezusa. Kocham tą prawdę, która jest we mnie, że nie muszę się zgrywać, udawać. Słuchajcie, ja taka jaka jestem, to jestem, no taka jestem, po prostu jestem w domu, na ulicy, w pracy. Nie ma dla mnie w tej chwili szarości. Jest czarne i białe, jest prawda i kłamstwo. Ja wiem, że prawdą jest tylko Jezus Chrystus, dlatego chcę Jego poznawać coraz głębiej i głębiej, bo wiem, że jeszcze dużo muszę brać, dlatego za każdego ranka, kiedy wstaję, to mówię, Boże, dziś chcę brać głębiej, bo ja już dzisiaj wiem, że ta cała głębia jest we mnie. Ja na początku, przez pierwsze lata, naprawdę nie wiedziałam, nie rozumiałam wielu rzeczy. Nie rozumiałam wielu rzeczy, ale wiecie co? Ja słowo, które było głoszone przez mojego pastora, przez mojego nauczyciela, którego uznałam za pastora, mojego syna, mojego nauczyciela, proroka i moją synową, oni są moimi tymi osobami, które są wzorcem dla mnie. Oczywiście na pierwszym miejscu Jezus Chrystus, ale oni z Jego tutaj polecenia, którzy są ze swojego objawienia, które mają, oni dla mnie są osobami, gdzie ja widzę ich życie. Ja widzę tą moc Jego. Dlatego ja wiem, że nie można, kiedy się przyjmie Jezusa, już funkcjonować inaczej. To człowiek decyduje o tym. Ja wiem, ja może w innej formie, nie byłam w wielu patologiach, prawda? Nie, ja jak słyszę tutaj wielokrotnie świadectwa, to mówię, Boże, ile mnie rzeczy ominęło, mi się w ogóle wierzyć nie chcę, że ja przeżyłam 68 lat i ja nawet nie tknęłam nawet nieraz paru procent tego, co przeżywają ludzie młodzi, którzy mają po 20 parę, 30 lat. Ja nie wiem, ja Bogu dziękuję za to, że mnie uchronił przed tym. Słuchajcie, ja nawet nie umiem tego wyrazić, ale jednocześnie wiem, że ja dziś nie umiem żyć inaczej. Słuchajcie, ja czuję się tak zjednoczona z Jezusem, że każdy drobny element, każda rzecz, ja już w tej chwili nie wymawiam słów, aby je wytko mówić. Ja nie przeklinam, bo się uderzyłam, bo się przewróciłam. Ja wszystko przynoszę do mojemu Panu, mojemu Panu Królowi, który jest tu w moim sercu. On jest tu we mnie, wewnątrz. Naprawdę, słuchajcie, ja wypowiem taki drobny moment. Dwa dni temu chyba, szłam sobie rano do pracy, w piątek to było, z samego rana. No i właśnie między przejściami jest jezdnia z jednej strony, z drugiej strony jest taki pasek, gdzie są linie tramwajowe. I rano idę godzina przed 9 do pracy. No i oczywiście nie wiem dlaczego. No ciepło, fajnie, prosta droga. Jak się przewróciłam, położyłam, tak pojechałam. Tak pojechałam, się wyciągnęłam, w ogóle chyba zrobiłam się dużo dłuższa niż w ogóle jestem. Boże, tak uderzyłam, bo to tylko w cielnym ubraniu, więc poczułam, że ten ból to gdzieś mnie tam przeszedł chyba. Mówię, nie wiem, mówię, coś mnie tak jakby wstrząsnęło się wszystko we mnie. Patrzę, tak, takie dwie panie stały koło mnie. Może pani wstać? No, mogę. Wszystko dobrze? No dobrze, ja jestem kołowata, słuchajcie. Kołowata, patrzę tylko, czy dziury w spodniach nie mam, ale nie było skóry. O, tutaj mam jeszcze trochę taki znak, takie sine, kolano starte. I wiecie co? Pierwsza rzecz, jak wstałam, przeszłam przez to jezdnię, najpierw związałam, przekryłam diabła i mówię, nic mi nie zrobisz, mówię. A ja teraz w imieniu Jezusa wiążę wszystkie i przeciwstawiam się wszelkim skutkom tego uderzenia. Wszelkim skutkom, ja mówię, regeneracja pełna dla ręki, dla nogi. Nie ma żadnego wstrząsu mózgu, nie ma, wszystkie moje kości są zdrowe, wszystko jest dobrze. Podziękowałam za to Bogu i poszłam do pracy, wiecie. Taka przyszłam, byłam trochę taka zawirowana, bo naprawdę to było silne uderzenie. Na beton, wiadomo, w cienkiej bluzce tylko. I tak wchodzę do pracy i mówię, co taka jest pani zmęczona, pani Basiu z rana? Ja mówię, przewróciłam się. Jak to się pani przewróciła? Gdzie? Ja wiem, no szłam do pracy, sobie tak prosto. I wyszedł, panie, nie, nic, mówię, nie jest, wszystko jest okej. Usiadłam, pracowałam. Słuchajcie, nie ma nic, żadnych skutków. No ręka się
prawie już zaleczyła, kolano też już się zasklepiło, nie mam wstrząsu mózgu, kości mam niepołamane, jestem sprawna i funkcjonalna. I każdy drobiazg, uwierzcie mi, dzień zaczynam od tego, że dziękuję Bogu za ten dzień, że zdrowa jestem, że wstałam, że jestem. Błogosławię moje miejsce pracy, błogosławię moje dzieci, moich pastorów, liderów, służby, Boże Kościół, dziękuję Bogu za dzień, modlę się i idę do pracy. Wstaję o 4:30, dzień jest długi, długo można zrobić. Nie jest łatwo mi, bo wiecie, najbardziej męczy mnie podróż, ale to wszystko przeżywam naprawdę, bo wiem, że potężny Bóg jest we mnie. Ufam w to, wierzę Mu we wszystkim i mówię Wam, naprawdę to jest najcudowniejsza rzecz i nie uwierzę nikomu, kto narodził się z Bożego Ducha, który mówi, że mu ciężko, że nie może. Jest ciężko, ja nie mówię, że nie, ale jest siła i moc w każdym z nas, bo ja wiem to po sobie. Jest siła do tego, aby to wszystko przezwyciężać, aby to wszystko pokonać. I to, co dziś słyszałam na temat pracy, słuchajcie, praca to błogosławieństwo od Boga. Nikt nie tłumaczy. Chodźmy mocno w wierze, ale stąpajmy realnie po tej ziemi, dopóki chodzimy w ciele. Bo pieniądz to jest rzecz normalna, naturalna. Nasze życie to nasze wewnętrzne życie. Jesteśmy dziećmi Boga potężnego. To nie tylko skakanie tutaj i chwalenie Boga, ja wyjście stąd i znów nie mam pracy i znów nie mam co i narzekam i wyrzekam i innych obgaduję i mam pretensji nie wiadomo do kogo. Nie miejcie do nikogo pretensji. Ludzie, ty, wy, którzy poznaliście Boga, ja jestem jedną z nich, których potężny Chrystus żyje w nas. Nie mówcie, że czegoś nie możecie. Nie, to tylko kwestia każdego człowieka. Naprawdę, ja ufam tylko Jezusowi, polegam tylko na Nim. Wcale nie jest łatwo, tak jak mówił mój syn. Tak, w życiu w naszym domu to trzeba by było zobaczyć. Ci, co czasami bywają, to widzą, jak my funkcjonujemy. Ja musiałam wiele pokonać w swojej duszy, w swoich przyzwyczajeniach, dla mnie to są w tej chwili rzeczy drobne, naprawdę to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest jedno, wiem, że Artur i Agata są w rękach Boga Najwyższego. Ja też i ich dzieci i jesteśmy Bożym błogosławieństwem i On nam błogosławi we wszystkim i będzie błogosławił tak, jak obiecał i nigdy, nigdy już nie może być inaczej, bo On zawsze jest i będzie z nami. Błogosławię wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Was strzeże Wszechmogący na każdym kroku Waszego życia. Dziękuję Ci Boże za to, że jesteś ze mną. Amen.